Trwający tydzień przyniósł obniżki na polskich stacjach, przynajmniej dla dwóch paliw. Jeśli chodzi o autogaz, zobaczyliśmy tutaj zmianę o grosz w dół do poziomu 2,62 zł za litr. I tutaj cały czas przypominamy, że to nie są jeszcze obniżki, które są możliwe, jeśli chodzi o cenę tego paliwa, biorąc pod uwagę zmiany w hurcie i półhurcie. O grosz potaniał nam również olej napędowy, który kosztuje 5,32 zł. Nie zobaczyliśmy natomiast w tym tygodniu zmiany na benzynie, która podobnie jak tydzień temu kosztuje 5,29 zł za litr. Spodziewamy się, że w perspektywie najbliższych kilku dni ceny na polskich stacjach mogą ulec dalszemu obniżeniu, ponieważ w tej chwili mamy do czynienia ze sporymi zmianami w cenach hurtowych i co ważne, najbliższe tygodnie mogą nam przynieść zmianę w kolejności cen paliw na stacjach. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że diesel będzie paliwem tańszym od benzyny, co już na wielu obiektach jest widoczne, natomiast no, wydaje się, że perspektywa najbliższych kilkunastu dni powinna również odzwierciedlić tę tendencję w średniej ogólnopolskiej. Takie zmiany zachodzą nam co roku mniej więcej od 2 lat i wydaje się, że tegoroczna tendencja nie będzie odbiegać. Diesel przynajmniej do końca letnich wakacji będzie paliwem ponownie tańszym od benzyny bezołowiowej 95.